myślę, spotkania piątej kolejki. Z 26 metrów Tankowski, ale uderzenie! O, tak w stylu Cristiano Ronaldo, spadający list z taką dziwną rotacją. Unieruchomiony, zastygł jak pomnik Kevin Komar w bramce. 1-0, piękny gol. No, za nie mówiłem, naprawdę to jest strzał, który pewnie będziemy oglądać w powtórkach czy w internecie przez najbliższy tydzień. Na pewno Kamil Tankowski zrobił tutaj niesamowitą rzecz. Trener Moskal cały czas szuka tej optymalnej jedenastki. Tak jak powiedział w wywiadzie przedmeczowym, rotuje, jest rywalizacja, obserwuje co się dzieje w tygodniu, ale może o tym za chwilę. Ucieńkę leci, a wtyczy! 2-0! Ależ mamy festiwal pięknych bramek! Tutaj idealne trafienie w samo okienko, ale też poprzedzające to trafienie Rajtkę Leciego, znakomite. No, przepiękne bramki, naprawdę UKS skuteczny do bólu. Wszystko zaczęło się od tej indywidualnej akcji Leciego z lewej strony. Wygrał pojedynek, wszedł w szesnastkę, piłka wsteczna, no i przepiękne uderzenie dające UKS-owi dwubramkową zaliczkę. Kolejna szansa na kontrę dla UKS-u, teraz czwórką wychodzą łodzianie, Pirulo zdołał odegrać, no ale w ostatniej chwili przecięta ta akcja przez Marcela Pięczka. Są tam oczywiście wysocy gracze, Puszczy, Stiakany na przele, niezła wrzutka. Kolejna strata Puszczy i na domiar złego dla gości, bardzo blisko. Daleko, daleko od pola karnego UKS-u. Teraz ładnie Tiakane z Tomalskim, ponownie Tiakane wbiega, wtyka w pole karne, Tiakane nie podał w tempo. No, na pewno ma problem Pięczek tutaj z tej prawej strony. Teraz znów kapitalna akcja UKS-u, Kowalczyk w polu karnym. Zablokowane to uderzenie, ależ tam znakomita, po raz kolejny akcja po prawej stronie. Rąbka zrobił ruch w kierunku Pirulo, później uciekł trochę w lewo. A teraz może być groźnie, jeszcze kontynuuje to natarcie, UKS, strzał, broni Kevin Komar. Jeszcze jedna próba. Nie wiem, czy to była próba strzału, czy szła właśnie próba do środkowania. Jeszcze jedno dośrodkowanie. Zapalmy chyba jeszcze jedna próba Goja. Dośrodkowanie na Siemaszkę, na Tiakane, wychodzi Art. Piłka wypiąstkowana poza pole karne. O obliczu Puszczy dzisiaj Tomalski w takim stopniu, jak to często mu się zdarza. Teraz znakomite odegranie Serafina do Pięczka. Pięczek w pole karne, czy uda się tę akcję zamknąć? O, przelatuje piłka w tej wewte. No i teraz ten czas dostanie trener Puszczy. Połowy, do której oba zespoły przystępują bez zmian, to nie oznacza, że to są składy wyjściowe, bo... Tankowski, dziś ta prawa noga ułożona niemal idealnie, piłka wraca w kierunku bramki. Zapędy Puszczy. Ale na razie atakują ci, którzy są na boisku. Uderzenie, no wreszcie, celne w wykonaniu Puszczy, a konkretnie Artura Siemaszki. No, doczekaliśmy się pierwszego strzału w światło bramki. No, tutaj tak trochę niebrawo, nie wyszedł żaden ze środkowych obrońców, nie zdążyli defensywni pomocy. Dośrodkowanie dobre, naprawdę dobre. Jeszcze jest Tomalski, upolował, nie wiem czy nie któregoś z partnerów, ponownie Tomalski, a tam... Na pewno wielkie przeżycie. Nowy mecz. Marginesie z Betisem wygranym wówczas przez Atletico. Jak mówiliśmy ostatnio... O, przygoda przygodą, ale bardzo poważny wpis w takim zawodowym CV, a więc prowadzenie meczu finałowego Mistrzostw Europy Kobiet. Na linii, a teraz szansa dla UKS-u. O nie, jest dzisiaj synonimem pewności w bramce Kevin Komar. Po raz kolejny z autu spróbuje dalekim rzutem Marcel Pięczek coś tam wykreować. Teraz to się otworzy, szansa na bramkę numer 3, ruszają dwójką piłkarzy UKS-u, dwóch na samego bramkarza, powinno być 3-0, jest podniesiona chorągiewka, no mam wątpliwości, czy był przed linią piłki. No właśnie, wiemy, że to piłka wyznacza linię spalonego, natomiast arbiter naprawdę bardzo dobrze ustawiony na wysokości tej akcji, zobaczymy w powtórce.
okaże się tym panaceum na brak skutecznej dziewiątki w drużynie LKS-u. Musimy na pewno dać mu jeszcze trochę czasu. Teraz atakują mu LKS-iacy. Jest dobra interwencja Tomasza Wojcinowicza. Będzie rzut rożny. Aż teraz Maciej Dąbrowski. Jak taki zaawansowany technicznie skrzydłowy. Akcja dwójki środkowych obrońców. Wydaje się, że te umiejętności są na naprawdę niezłym poziomie takiego grania tyłem do bramki. Oczywiście ktoś mnie zaraz złapie, że napastnik ma strzelać bramki, a nie grać tyłem do bramki. I to prawda, ale to jest jedna z tego pomocnika. Chwilę pewnie będą potrzebowały zespoły, by złapać rytm. Po tych zmianach teraz niezłe dośrodkowanie. Javi Moreno do środka na lewą nogę, taka jego firmowa akcja, ale po raz drugi uderza za lekko. Tak, który ją uwzględni. A teraz kapitalne zagranie, no naprawdę. Niewiele brakowało, pierwsza tak dobra próba prostopadłego podania, ale...